Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. No najpierw chciałbym podziękować wszystkim, którzy skomentowali albo wysłali mi wiadomość w ostatnich 3 tygodniach. Dostałem setki wiadomości, nadal się staram odpowiedzieć na wszystkie. Jeśli nadal czekasz na odpowiedź, no proszę o cierpliwość. Zwłaszcza chciałbym podziękować wszystkim, którzy wypełnili ankietę o darmowym e-booku, który chciałbym stworzyć. Od razu po tym, jak przesłałem ostatni filmik, musiałem pojechać na spotkanie z klientem i pracować z nim przez kilka godzin. I kiedy wreszcie miałem szansę zajrzeć do skrzynki odbiorczej, pierwsze 2 strony już były wypełnione odpowiedziami na ankietę, więc dziękuję Wam bardzo. No, na podstawie Waszych odpowiedzi na ankietę wybrałem temat na mój darmowy e-book. Nauka, naturalna nauka języka bez nauczycieli będzie przewodnikiem krok po kroku, jak sam nauczyć się języka w sposób naturalny. Będzie na podstawie tej metody, z której osobiście korzystałem, żeby nauczyć się języka polskiego. Jeśli mnie nie znasz, jestem Amerykaninem, tylko zacząłem uczyć się języka polskiego kilka lat temu. Polecam filmik o mnie, jest link, no może tutaj. Również była dość liczna grupa osób, które chcieli porady o tym, jak przekonać strach przed mówieniem. Niestety nie dostał dość głosów, żeby zostać tematem e-booku, ale obiecuję, że napiszę więcej artykułów, nagram więcej filmików na ten bardzo ważny temat. Ten e-book jest dla tych, którzy już spędzili wiele lat na tradycyjnych kursach, ale nadal nie mogą zamówić w restauracji, ani oglądać filmu bez napisów, ani uczestniczyć w luźnej rozmowie z native speakerem. Jest dla tych, którzy myślą, że takie kursy są za szybkie, albo za wolne, albo za nudne. Jest dla tych, którzy myślą, że nie mają talentu do nauki języków. No, prawdę mówiąc, nie trzeba mieć talentu, tylko dobrej podejście. Już mówiłem o tym wiele, wiele razy. Jest dla tych, którzy chcą mieć kontrolę nad swoją nauką i uczyć się naprawdę efektywną metodą. No, sam uczyłem się wielu języków przez wiele lat na tradycyjnych kursach, ale tylko udało mi się nauczyć się, jak zdać egzamin gramatyczny. Dopiero kiedy spróbowałem inną metodą na podstawie naturalnego procesu nauki, wreszcie odniosłem sukces właśnie z językiem polskim. Już opisałem tę metodę wiele razy, ale zawsze bardzo ogólnie. Ten e-book będzie zawierał konkretne, szczegółowe instrukcje, krok po kroku, jak korzystać z tej metody oraz wskazówki o tym, jak zmienić ją, żeby dopasowała do Twoich potrzeb i osobistych preferencji. I jak powiedziałem wcześniej, również będzie tłumaczenie na język polski. Ludzki mózg jest naturalnie zaprojektowany, żeby nauczyć się języków. To właśnie dlatego, że talent jest niepotrzebny. Jesteś człowiekiem? Dobrze, możesz nauczyć się języków. No, lingwiści mówią o pewnej narzędzi w mózgu, w naszych mózgach, z nazwą LAD, czyli Language Acquisition Device. Po polsku to narzędzie do nauki języków. No, na moim blogu w artykule na ten sam temat jest kilka ciekawych linków o tym wszystkim, więc zapraszam do czytania. Ale wracając do tematu, jeśli aktywujesz te narzędzie,
twój mózg zacznie się uczyć języka naturalnie i nieświadomie. Więc pytanie brzmi, jak ją aktywować? No to rzeczywiście jest bardzo proste. Według lingwistów aktywujesz LAD, czyli narzędzie do nauki języków, przez słuchania i ewentualnie czytania wiadomości w danym języku, który rozumiesz. Lingwiści nazywają taką wiadomość, taką zawartość comprehensible input. W ogóle nie wiem, jak przetłumaczyć comprehensible input na polski. Może zrozumiała zawartość, zrozumiała treść. No, wiadomość w ogólnym sensie no, również pasuje do tego kontekstu, ale jakoś brzmi mi dziwnie zrozumiała wiadomość. No. W każdym razie comprehensible input i LAD działają najlepiej, najefektywniej, kiedy jesteś zainteresowany tą zawartością i kiedy jest jak najmniej stresu. I wszyscy uczą się języków w ten sposób. Nawet ci, którzy skutecznie nauczyli się języka na tradycyjnym kursie. Ale nauczenie się no, zasad gramatycznych nie było powodem ich sukcesu. Było to comprehensible input. Głównym problemem z tradycyjnymi kursami jest to, że 90% czasu jest spędzone na zadaniach, które nie aktywują LAD w ogóle. I również jest tendencja, żeby skupiać się zbyt dużo, może za dużo na błędach i poprawkach, i to może prowadzić do większego stresu. I no, materiały do nauki zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj są nudne i nieprawdziwe. I to właśnie dlatego, że takie kursy działają tak powoli, albo wcale nie. Mimo tego, że formuła jest bardzo prosta, jest jednym dużym problemem. Jak możesz rozumieć języka, którym jeszcze nie mówisz? No to właśnie dlatego, że metoda może być pożyteczna. Oczywiście nie ma tylko jednej poprawnej metody. Najlepsza metoda dla Ciebie zależy od Twoich preferencji osobistych i potrzeb. Ale wszystkie efektywne metody składają się z trzech części. Źródło interesujące zawartości w danym języku, metoda do rozumienia tej zawartości i system do powtarzania tego, czego się uczyłeś. Ale wszystkie te części mogą być zmienione, żeby dopasowały do Twoich potrzeb i preferencji osobistych. Kurs w realnym świecie z nauczycielem może być dobry z kilku powodów. Na przykład masz eksperta, nauczyciela, którego możesz prosić o porady i wyjaśnienia. Wszystko jest już dla Ciebie zaplanowane i możesz rozmawiać towarzysko z innymi uczącymi się. I, no, ludzie z natury są towarzyscy. Natomiast myślę, że jest o wiele więcej minusów. Na przykład kurs idzie w tempie zależnym od reszty uczących się, więc może być za szybko albo powoli. Musisz uczyć się tego, co zaplanował nauczyciel. To może być dla Ciebie nudne albo nie dotyczy Twoich celów. Musisz jechać do konkretnego miejsca o konkretnej godzinie. Nie możesz uczyć się, kiedy chcesz. Nie uczysz się aktywnie 100% czasu, na przykład kiedy inny uczący się opowiada na pytania. Zależnie od nauczyciela i innych uczących się, no, może być bardzo stresująco. I zwykle o wiele więcej kosztuje. Więc w sumie możesz osiągnąć więcej, szybciej, wygodniej, samodzielną nauką.
I oczywiście, kiedy chcesz zapytać eksperta, jest wiele stron internetowych, no, gdzie można to robić, na przykład BiblioBeard. W tym e-booku będę opisywał, dlaczego ta metoda działa bardziej szczegółowo niż tutaj, jak znaleźć zawartość, która jest interesująca i na odpowiednim poziomie. Będę opisywał parę dobrych metod do rozumienia tej zawartości i parę systemów do powtarzania tego, czego się uczyłeś. To wszystko będzie na podstawie tej metody, z której sam korzystałem, żeby nauczyć się języka polskiego. Ale nie tylko, bo również rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy korzystali z mojej metody albo z podobnych. Dodam informacje o innych wersjach tej metody, więc po przeczytaniu tego e-booku będziesz mógł stworzyć własną metodę, żeby nauczyć się dowolnego języka efektywnie. No, jak powiedziałam ostatnim razem, tylko chciałbym tworzyć coś, co naprawdę chcecie. Jeśli będę spędzał bardzo dużo czasu na tym e-bookiem i potem, no, nikt go nie chce, no, będę się czuł jako idiota. No, już wiem z wyników ostatniej ankiety, że dość dużo osób chce jakiś e-book ode mnie. Ale wszyscy byli zainteresowani innymi pomysłami. Więc jeśli jesteś zainteresowany właśnie tym darmowym e-bookiem pod tytułem Naturalna nauka języka bez nauczyciela, proszę wypełnij nową ankietę. Jest link w opisie. Jeśli dość dużo osób go chce, powiedzmy 300 osób, no wtedy napiszę go. Więc proszę wypełnij ankietę, jest link w opisie. Jeśli macie jakiekolwiek inne opinie o tym pomyśle, no proszę napiszcie w komentarzach. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Więc to może być za szybko albo powoli. I teraz dostaję SMS-a. Du, 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 du.